czerwienią spięta na policzki, rozsypała się w płatkach po wodzie. Wielki księżyc zgarnęła w rękach, potem włożyła na głowę. Muzyczna Cyganeria to wędrówka i poszukiwanie, a to też odwiedziny o różnych porach, szczególnie w porze nocnej oczywiście. Takie odwiedziny są najbardziej niesamowite, bo noc to pora magiczna. A więc miło nam z Katarzyną przedstawić dzisiejszego gościa. Piękna dziewczyna, że... I utalentowana, powiedzmy. No właśnie to chciałem powiedzieć, że piękna i utalentowana, ale ponieważ komplementy peszą zwykle gości, no to zostańmy przy pięknej, utalentowanej. Katarzyno, to przedstaw gościa. Naszym gościem jest pani Kamila Kraus. Witam, dobry wieczór. Która 1 października niedawno minionego roku wydała swoją pierwszą debiutancką płytę zatytułowaną Braillem i dzisiaj mamy okazję i przyjemność o tej płycie porozmawiać. No to może zacznijmy od tego, co najczęściej lubią słuchacze, czyli początki pani przygody z piosenką. Jak to się zaczęło? 5 lat temu, teraz już 6 będzie, tak? Czas leci. Dostałam się do Teatru Muzycznego Capitol, był organizowany casting na spektaklu Leszka Możdżera i Wojciecha Kościelniaka. Muzykę robił właśnie Leszek Możdżer, a reżyserował Wojciech Kościelniak. I był to spektakl skat. I tak to się właśnie zaczęło. Od skatowania, od występów moich na scenie Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu. A czym na co dzień pani się zajmuje? Na co dzień zajmuję się fotografią. Teraz właśnie bardzo mocno, prężnie tu staram się, że tak powiem, muzycznie podążać tą moją ścieżką. Teraz obecnie nawet pracuję nad drugim już projektem, ale to tak po cichu już. Tak, ponieważ musimy opowiedzieć o tym pierwszym projekcie. Cieszę się, że zechciałem nas pani odwiedzić. To skąd pomysł na tę płytę? Skąd pomysł na tytuł? No i na niespodzianki, które znajdują się na tej płycie, o których zaraz opowiemy. Jak pracowałam w teatrze, wiadomo, burza mózgów zdolnych ludzi, codzienne rozmowy, nie tylko codzienne, ale jakieś takie rozmowy o sztuce i muzyce, inspiracje. I już w teatrze, ale nawet przyznam, że i wcześniej myślałam o tym, aby zrobić coś swojego, żeby nagrać płytę, żeby śpiewać, ale teatr jeszcze bardziej jakoś rozwinął mój wokal, też horyzonty muzyczne. I stąd tutaj narodziła się taka potrzeba przekazania coś, co siedzi w środku osobom wrażliwym, może właśnie nawiązanie dialogu z takimi osobami. A dlaczego Braillem? Skąd ten tytuł? Płyta jest o miłości i zadawałam sobie pytania, czym tak naprawdę jest miłość? Jak tą miłość opisać niebanalnie, żeby ją przedstawić w taki sposób dogłębny, no nie wiem. Zastanawiałam się od, że tak powiem, od początków, jak różni artyści i nie tylko przedstawiali ten temat. Temat stary jak świat, jak to się mówi, ale żeby jakoś obrać go w taki sposób swój. I tutaj szukając inspiracji i też szukając odpowiedzi na to pytanie, po prostu przechadzając się i obserwując to, co nas otacza, bo stąd też czerpię, że tak się wyrażę, inspirację. Ludzi, którzy mnie otaczają, z różnych rozmów, spotkań, bo to jest, uważam, myślę, w życiu najważniejsze. Zobaczyłam osobę niewidomą na ulicy, w Warszawie akurat, bo w Warszawie tworzyłam tą płytę. I po prostu przyszła odpowiedź, jak to mówi się, taki przebłysk, nie wiem. Tak pomyślałam sobie, to jest właśnie to. To jest to, że czasami widzimy coś, a tak naprawdę nie widzimy tego, co nas otacza, nie widzimy tego, kto koło nas jest, bo ogranicza nas na przykład nasze ego, albo ograniczają nas nasze problemy i jest trudno dostrzec to, co się dzieje dookoła. Ale mówią, że najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. No właśnie i stąd Braillem. Stąd Braillem, stąd również zaczęłam dostrzegać osoby niewidome. Nagle stali się dla mnie odpowiedzią i taką... Bardzo się z tego ucieszyłam w ogóle, że taka przyszła odpowiedź, bo
tak naprawdę miłość jest pomostem, który łączy nas wszystkich, bez względu na to, kto jakiego koloru skóry jest, jakiego wyznania. Czy widzi, czy nie widzi. Czy widzi, czy nie widzi, czy jest sprawny w pełni, czy mniej. Tak naprawdę nie ma tu podziałów. To jest taka sfera, która uważam jest jedynym takim pomostem, przez który można się naprawdę dogadać i porozumieć, i jakbyśmy na tym się skupili, to byłoby o wiele łatwiej. I przede wszystkim chodzi o to, żeby też nie zapominać o innych. Rzadko się to zdarza, że w środku płytki w albumie znajdują się Braillem napisane tytuły piosenek, no cała rozpiska tej płyty. Tak. Rozumiem, że to jest ten ukłon w stronę ludzi niewidomych, tak? Tak, tutaj są dwie wersje wydawnicze. Jest wersja z tekstami Braillem, w zapisie Braila. Mhm. I jest też wydanie standardowe z wkładką, też napisaną Braillem, tylko tytuł i artysta akurat w takiej minimalistycznej formie. Ale tak, jest to ten ukłon. Nie wyobrażam sobie, robiąc i myśląc o ludziach niewidomych, właśnie w taki sposób, chociaż tyle mogłam dla nich zrobić, tak, żeby... Nie musiałem nikt tak czytać tytułów. No nie, może nie w tym, nie myślałam o tym, żeby nie czytał tytułów, tylko o tym, żebyśmy my przede wszystkim, osoby widzące, zwróciły uwagę na to, że są ludzie, którzy są z nami, tak? I nie jesteście odrębną jakąś, nie wiem, enklawą, tylko jesteście wśród nas. Wszyscy jesteśmy razem. Czym kierowała się pani, dobierając teksty na tą płytę autorów? Wybrałam teksty Haliny Poświatowskiej, Zbigniewa Herberta do płyty i tutaj też są moje teksty. Połączyłam to w całość, wypowiedź 9 utworów. Czy to ulubieni są? Tak, ulubieni? Poświatowska jest mi bardzo bliska. To jak pisze o miłości i w jaki sposób za nią tęskni, można też tak można powiedzieć, a zarazem jak ją też przeżywa, jest mi bardzo bliski. Ta poetka idealnie się wpasowała w ten klimat i w tą moją wizję opisu tej historii, która opowiada o spotkaniu Ofelii i ogrodnika. Także tutaj Poświatowska idealnie pasuje do tej opowieści i Herbert również też idealnie dopełnił teksty Haliny Poświatowskiej jako duet i jako w sumie trio, bo tu jeszcze ja się pojawiam w tych tekstach. No właśnie, ten utwór tak. Braillem jest napisany przez panią. Tak. I tam jest taki fragment, są w świecie wyobrażonym wonią, dźwiękiem zaznaczonym. Jestem ciekawa, czy próbowała sobie pani jakoś wyobrażać ten tak, świat. Tak, ja od dzieciństwa akurat tak się złożyło, że to nie jest żadne jakieś przechwalanie, tylko po prostu taka wyobraźnia. Nawet mi się zdarzało jakieś, jak to w dzieciństwie jest czasami, że dzieci widzą różne rzeczy, których inni nie widzą. Jakoś tak się złożyło, że no taka wyobraźnia wielka jakaś taka od małego, czy wielka, no taka wrażliwa, tak. I wyobrażałam sobie ten świat wewnętrznego krajobrazu. Pani mówiła czasem o tym, że sztuki plastyczne w jakiś sposób zawierają muzykę i zastanawiam się, czy ma Pani czasami takie odczucia, że w kolorach można usłyszeć dźwięki, a w dźwiękach zobaczyć kolory. Tak, można. Ja w ogóle z zawodu jestem tak fotografem i u mnie akurat tak się składa, że obraz wynika z muzyki i muzyka z obrazu, że to jest nieodłączne akurat w moim tu działaniu artystycznym i uważam, że kolory tak i obrazy wyzwalają jakąś formę, jakieś dźwięki, które, jakąś muzykę, która gdzieś nam się albo z czymś, albo z tymi kolorami kojarzy, albo wyzwala w ogóle jakąś tam tonację. Tak mogłabym to jakoś opisać. Powiedzmy też o warstwie wizualnej wydania płyty Braillem. Jest taka minimalistyczna i tam znalazły się też takie duże czarno-białe zdjęcia, które jak dla mnie mają taki klimat trochę oniryczny, a trochę jakby wyciągnięty z ludowych opowiadań. Czy tam chciała Pani umieścić swoich bohaterów, Ofelię i Ogrodnika? Tak, dokładnie. Te zdjęcia to takie przeniesienie tej baśni, tej opowieści w taką rzeczywistość oniryczną, jak pani powiedziała, czyli senną. Jest to taki jakby wyciągnięta kraina z rzeczywistości, ale która znajduje się, można powiedzieć, we śnie. Jest to las, można powiedzieć, magiczny, gdzie Ofelia wychodzi na spotkanie, albo ogrodnik wychodzi na spotkanie Ofelii. Także gdzieś tutaj, szukając się w tym wielkim lesie, odnajdują się.
Widzimy Ofelię, która wygląda dokładnie tak jak pani, ma wianek na głowie. Bardzo piękne są te zdjęcia. Zastanawiam się nad utworem Ogrodnik. Tam śpiewa pani o tym, że ogrodnik rozmawia ze swoim ogrodem, wymienia po kolei nazwy kwiatów. Tak. I później zmienia się muzyka, wchodzą elementy muzyki smyczkowej i zastanawiam się, czy to taka próba opisania dźwiękiem nazw tych kwiatów. Tutaj z Igorem Przebindowskim, który jest kompozytorem do większości utworów, tutaj akurat Ogrodnik jest współkompozycją naszą. I tak, Igorowi bardzo dużo opowiadałam właśnie obrazami o muzyce, jaką czuję do tekstów. Właśnie opowiadałam mu i kolorami, i fotografiami, i obrazami. I tutaj to solo, skrzypiec, które tam wchodzą, to jest tak jakby pauza od tekstu, od mowy, od słów. Ta przestrzeń, którą tworzą te skrzypce, pozwala na wgłębieniu się w ten ogród, wejściu, nie wiem, poddaniu się właśnie zapachowi, swoim doznaniom, nie tylko wzrokowym. Muzyka opowiada ogród. Tak. Nieskończenie wiele razy ogrodnik.